Siemanko moi drodzy, z tej strony Juken, witam was moi drodzy serdecznie, a przed wami już 44 odcinek zlevelowania nowego konta w Fishing Planet. Dziś moi drodzy podjąłem takie wyzwanie, które zostało rzucone przez was, a może bym tak spróbował połowić karpie bez nęcenia. Czy to ma sens? Zaraz się przekonamy. Idziemy na łowisko, przesuniemy sobie oczywiście czas, no i w poprzednim odcinku już tak się zagalopowałem, że zapomniałem pokazać wam podsumowania tego łowienia w chmurę na zanęcie. Także w nawiązaniu do poprzedniego odcinka od razu, moi drodzy, zobaczycie sobie podsumowanie poprzedniego dnia. No skoro mamy, moi drodzy, łowić bez zanęty, to ja myślę, że jedyna opcja, jaka wchodzi w grę, to tylko... No, 15 tysięcy expa, 28 tysięcy kasy, czyli się opłacało. Dobra. Więc słuchajcie, skoro mamy łowić to bez zanęty, to ja myślę, że tylko jedyną opcją, jaka wchodzi w grę, to jest łowienie pod wierzbą o tej godzinie i w godziny szczytu. Bo wydaje mi się, że no bez zanęty może być troszeczkę słabo, także idziemy sobie, moi drodzy, pod wierzbę. Ta miejscówka najlepiej mi oddaje, jeśli chodzi o, powiedzmy, godziny południowe, takie popołudniowe. Od rana kompletnie mi nie oddaje. No i zobaczymy, czy w ciągu godziny czasu gry w ogóle będą jakieś fajne brania, czy nic nie będzie? Bo myślę, że w ciągu godziny czasu gry to już się powinno wyjaśnić. Kompletnie żadnej zanęty, cztery wędki, ta sama sytuacja co zawsze. Zobaczcie, jakie tu fajne połowiłem okazy, oczywiście z zanętą. Ale tak zasugerowaliście, no to dla widza czego się nie robi. Także będzie mi miło, jak zostawicie, moi drodzy, łapkę w górę, komentarz pod filmem. Udostępnijcie swoim znajomym. No i już oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków, bo serial leci na pełnej. I nabiera tempa. Widzicie, 54 level. A jeszcze niedawno, tydzień temu, troszeczkę ponad tydzień temu, był zerowy. Także dobra, banana sobie weźmiemy. Tak na próbę. On mi oddawał na zanęcie. Niech sobie będzie właśnie tam dalej. I tak przecież nie nęcimy. I na to cytrusowe kulki niech będą gdzieś tu, powiedzmy, bliżej. A też wyszło dalej. No to przyciągniemy kulki troszkę tam. 13 metrów. Dobra. 4 wędki, 5 wędki nie wyciągam, bo ona jest słaba. Także jej nie będziemy używali. No i zobaczymy, czy po rzuceniu tu faktycznie coś się zacznie dziać. No w sumie tu mamy tą drugą głębinę, więc no może jedną wędkę mógłbym też w drugą głębinę wrzucić, ale w tym momencie, o, coś się dzieje. Patrzcie, pierwsza ryba bez zanęty. No zobaczmy, ile, znaczy to, że będą brały, to ja nie kwestionuję tego, tylko na pewno będzie więcej medali, mniej unikatów. Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy, ile na przykład zapełnimy. No jest medal, medalowy karp. Można powiedzieć tylko po koszcie tych kulek. Zobaczymy, ile w ciągu godziny czasu gry zapełnimy siatki. Czy będzie to 100 kilo, bo zapełnienie zanętą właściwie w ciągu godziny czasu gry i tylko na tej godzinie czasu gry się skupimy. Takie porównanie. Słuchajcie, nęcąc, łowiąc od samego rana, gdzie nie ma szczytu brań, byłem w stanie 100 kilo zapełnić w godzinę. Między 5 a 6 rano bez problemu 100 kilo wchodziło. Czy tutaj w czasie szczytu brań bez zanęty w ciągu godziny wejdzie około 100 kilo? Porównajmy sobie. Na pewno ta metoda w tym momencie wyjdzie korzystnie, jeśli chodzi o finanse, no bo nie wydajecie tych, powiedzmy, dajmy na to 4000 na zanętę. A mogę zrobić porównanie do godziny pierwszej, czyli 13, mamy jeszcze 49 minut. Połowić bez zanęty, zobaczymy ile kilo karpia złowimy bez zanęty i zobaczymy, co się zmieni, jeśli bym nagle zanętę dał. Chociaż to teoretycznie powinno być w drugą stronę, bo przed szczytem powinno być nęcenie, no ale wiadomo, no wtedy to nie byłoby wiarygodne. Teraz jest wiarygodne, bo tu nic nie jest za... kompletnie nic nie jest zanęcone. Już dla mnie, powiem wam szczerze, jest to takie troszkę nudne. W tym czasie ja zazwyczaj robiłem tak, że 4 rzuty zanęty, wrzucałem wędki i w tym czasie chociaż sobie rzucałem tą wędką spod i nęciłem. Coś miałem robić, wiecie, miałem czym ręce zająć. A w tej chwili tak sobie siedzę, trzymam rękę na ręce i tak sobie, wiecie, bawię się palcami i tak, tak nie mam co robić, nie? Jakieś kostki do zabawy muszę mieć w ręce. Nudzi mnie to generalnie, takie
Wiecie, na świeżym powietrzu, gdy jesteście na prawdziwych rybach, to jest oczywiście zupełnie inaczej, no bo siedzicie i wiecie, tam wam ptaszki ćwierkają, jest natura, no to jest tylko gra, no więc wiadomo, że takie siedzenie przy komputerze, no to nudzi. Ale czekajcie, coś się niby zaczyna dziać, coś tam dzwoni delikatnie. Na pewno nie tak, jak powinno. 15 minut, dopiero 12 kilo ryby, pierwszy medal wleciał. I pytanie, czy wleci unikat, bo powiem wam tak, na przykładzie, na przykład delty. Robiłem te testy, nie? Więc na delcie bez problemu jednego unikata na spot byliście w stanie wyciągnąć, potem się szło na inny spot, wszystko cacy. Jak już testowałem tą zanętę, dlatego ona też się potem nazywa, na wielu jeszcze tam odcinkach występuje ta nazwa, zanęta delta, czy delta karpie, no to wtedy jak testowałem tą zanętę na delcie, było cyk, wchodzę, no i wiecie, sytuacja była jasna, prosta i klarowna, nęce, trzy, nawet cztery karpie wyjeżdżały na jednym spocie z nęceniem. Swoją drogą jestem ciekaw, jakbym teraz poszedł na deltę. I wiecie, wiadomo, że już expa bym z tego nie wyciągnął, ale z tą zanętą, którą teraz tutaj mamy, której nie mogłem wtedy na delcie użyć, no nie mogłem, bo nie miałem CSL-a między innymi i Catfish Destroyera. Ciekawe, czy jakbym poszedł z tą zanętą na deltę, to udałoby mi się większego karpia złowić niż tego, którego tam wtedy złowiłem. Rekordowy ma chyba, którego złowiłem 29 kilo. Jestem ciekaw, czy 30 by siadła. Aż mnie tak kusi, wiecie, bo i tak będę musiał za niedługo wyjść z Whipping Willow. Więc aż mnie tak kusi, żeby dosłownie sobie wejść na chwileczkę na łowisko, na sekundkę, podnęcić tam zanętą, którą ona tu oddaje i zobaczyć, czy siądzie rekord. Aż jestem ciekaw, widzicie, lubię kombinować. Ja po prostu też z jednej strony wiadomo, rozwijamy to konto, tak? Levelujemy je, ale z drugiej strony to ma też sprawiać, słuchajcie, przyjemność. I ja na przykład dla mnie przyjemnością jest pobicie jakiegoś rekordu, tak? I tak sobie myślę, że kurczę, fajnie by było jakiś rekord pobić, nie? A wejście na chwilę na deltę nie będzie jakby stratą czasu. Może trochę stratą, jeśli chodzi o przybywanie expa, bo na tych wędkach na pewno na żadnym karpiu już nie będę miał dużo expa. Tutaj stracę exp, ale kasy na pewno nie stracę, bo tak naprawdę w tej chwili zbieramy kasę. To, co na wejściówkę dam, na pewno mi się zwróci, szczególnie przy tej siatce, którą mam teraz, słuchajcie, 300 kg. Więc to się zwróci na bank. No powiem wam tak, 26 minut czasu gry, jedna ryba, no to nie jest dla mnie zabawa. Mamy szczyt brań bardzo już blisko, chyba na 13 jest totalny szczyt. Dla mnie to mój werdykt jest taki, że jednak, jak widzicie, wolę łowić zanętą. Możecie napisać w komentarzu, czy jak już jesteście na Whipping Willow, mówimy tylko o Whipping Willow, bo nie mówimy o delcie, bo ja na delcie też łowiłem bez zanęty, tylko sobie podmęciłem, wiecie, dla jaj, żeby jakiś rekord pobić. Na delcie się nie opłaca absolutnie nęcić. Na Whipping Willow już tak, opłaca się. Więc możecie podzielić się w komentarzu, czy na Whipping Willow w Anglii na karpiach łowicie je tylko z zanętą? Czy zdarza wam się łowić bez zanęty? Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, bo swoją drogą to też będzie osobny odcinek o tym, ale jeżeli nęcicie i nic się w ogóle nie dzieje, to znaczy, że macie złą zanętę. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Te większość zanęt, które była jeszcze pół roku temu czy rok temu, które działały, one nie działają i tu wielu graczy to potwierdzało. Jeszcze jak byłem na poprzednim koncie, testowałem zanęty. Jedną też taką własną zanętę tutaj opracowałem. Dałem koleżance, swoją drogą Moniczkę pozdrawiamy serdecznie, jeśli jeszcze gra i łowi karpie. No i ta zanęta naprawdę fajnie oddawała, natomiast te wcześniejsze wszystkie zanęty po aktualizacji przestały działać. Ta, którą teraz używam, to zupełnie na spontanie została stworzona na delcie i jak widać tutaj też dosyć fajnie oddaje. No ale dziś jesteśmy bez zanęty, dziś łowimy kompletnie bez zanęty i widzicie, że jest cisza totalna. Dla mnie to jest nuda totalna. Nie. Wiecie, no dobra, dajmy ten czas do tej 13 czasu gry, czyli jeszcze 27 minut. To będzie krótki odcinek, go skończymy po prostu takim podsumowaniem. I powiem wam szczerze, ja tej dniówki nie zmarnuję, którą mam, więc dla widza kończymy o 13 odcinek. Ja sobie tutaj o 13 podnęcę i na pewno coś fajnego wyciągnę dla widza. Może będzie z tego jakiś short.
Także koniecznie subskrybujcie kanał, bo moi drodzy, nie wiem jak to jest możliwe, ale 80% z was to są osoby, które subskrypcji nie zostawiły na kanale. Oglądacie, a nie subskrybujecie, więc nie macie powiadomienia o nowych odcinkach, a seria z levelowania konta codziennie o 16 wjeżdża nowy odcinek. Czasem zdarzy się, że i wieczorkiem wjeżdżają odcinki z typu z serii poradników, w których odpowiadam na wasze pytania, najczęściej zadawane. To po części, można powiedzieć, jest tak pół na pół, no bo też była sugestia z waszej strony, żebym takie wyzwanie podjął i spróbował połowić karpie na Weeping Willow. No bez zanęty i według mnie, no to... Według mnie to jest nudne, nie powiem, że to się nie da. Bo na pewno dać się wszystko da, ale po prostu to jest niemożliwe praktycznie. Chociaż nie, no niemożliwe nie istnieje, wiecie, ale jest to nudne. O, tak, to będzie najlepsze określenie, jest to nudne. To jest najlepsze określenie, jakim możemy to podsumować. Także myślę, że już nawet tu nie ma co tego odcinka przedłużać, niech sobie ten odcinek dzisiaj będzie po prostu troszkę krótszy. Myślę, że moja opinia, sami widzicie, mogę dla widza jeszcze wędki przerzucić, żeby nie było, że źle rzuciłem, chociaż o, no właśnie niby coś brało. Zawsze niby coś bierze, jak wędkę wyciągam, no ciekawe. No nie wiem, tą kukurydzę rzućmy sobie może tam. I to akurat, że dalej rzuciłem, też nie ma nic do rzeczy, moi drodzy, bo przecież jak wędziłem zawsze, o. Dobra, to już nie przesuwam wędek. No i widzicie, nie wyciągam wędki i nagle cisza. Jakbym wyciągał, to znowu by było branie. Ja nie wiem, tak jakby te ryby, kurde, widziały, co ja robię. Mamy, moi drodzy, 42 po 12. Dajmy szansę. Chociaż nawet jakbyśmy unikata wyciągnęli, no to już... To już i tak werdykt jest, wiecie, to już do 100 kilo będzie bardzo dużo brakowało. Gdyby chociaż te 80 kilo karpia było w godzinę, to już bym powiedział, no dobra, spoko, ma to sens, tak? Byłoby troszkę mniej, ale tu jest, zobaczcie, przeskok jest no ogromny, tak? No co, miałbym mniejsze haczyki założyć, żeby brały bez zanęty? No nie, no bo by brały nam jakieś pizderytka, a my nie chcemy takich, wiecie, gubienek jakieś po 5 kilo łowić. Bo jednak chcemy minimum medale, najlepiej unikaty. Godzina czasu łowienia gry w grze i co, i żadnego unikata, no... Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Jestem ciekaw waszego zdania, możecie się w komentarzach podzielić. Moje zdanie jest takie, zresztą to jest jedno chyba z moich pierwszych łowień na Weeping Willow, które robię bez zanęty tak naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle nie pierwsze. Na poprzednim koncie czasem takie próby podejmowałem bez zanęty, nie pamiętam. Ale no nie zdarzało mi się łowić bez zanęty i uważam, że to jest po prostu bez sensu. Taka jest moja opinia, taki jest mój werdykt i myślę, że przez te 13 minut czasu gry, czyli dosłownie 2-3 minutki u nas już się nic nie zmieni. Także odcinek zamykamy w 15 minutach dzisiaj i tyle. Koniecznie obserwuj playlistę z levelowania konta, bo będą pojawiały się nowe odcinki, coraz to nowe. No, zrobimy test zanęty też w następnych odcinkach. Pokażę wam właśnie, jak to szybko levelować, jeśli chodzi o miejscówki. Jak ja w ogóle tak szybko levelowałem na 54 level, zmieniając miejscówki, w jakiej kolejności, która miejscówka, jakiej godzinie dodaje. Oddaję, to wszystko będziecie mieli w następnych odcinkach, także obserwujcie, no i wkrótce, bardzo wkrótce, całkiem niedawno, niedalekiej przyszłości, idziemy na Wyspę Niebieskich Krabów, ale musimy jeszcze najpierw złapać tutaj potwora karpia kolosa, to jest taka podstawa dla mnie, złapać karpia kolosa, no i potem jak najbardziej, jak złapiemy karpia kolosa, możemy już sobie stąd na chwilę mychnąć, a potem wrócimy już z haczykami ogromnymi. No dobra, dajmy szansę. Mówiłem godzina, to godzina. Bądźmy słowni. Chociaż i tak myślę, że nic to w werdykcie nie zmieni, ale może jakaś fajna rybka dla widza na pożegnanie, bo to już taka się stała tradycja, chociaż to raczej nie będzie fajna rybka. Dzisiaj ewidentnie nie jest dzień na fajne rybki dla widza. Ale medal, słuchajcie, medala też chyba nie. No ale drugi medal, 27 kilo, no. Sami widzicie, że nie oddaję. No sami widzicie, nie ma co tutaj... Nie ma co tutaj słodzić, a znacie mnie już na tyle, że wiecie, że jestem ostatnią osobą, która by narzekała, która lubiłaby narzekać, tym bardziej, zobaczcie, mam piękne słońce, pięknie zrobioną mapę. Co tu narzekać? No ale ryba nie bierze. Co mi po mapie, co mi po słońcu, jak ryba nie bierze. Także ewidentnie mój werdykt już teraz mimo 5 minut do końca czasu gry.
dobijamy do 15 minut odcinka, także będę się z wami żegnał i jeśli chodzi o łowienie bez zanęty, tak na szybko oczywiście, bo ja bym mógł tu siedzieć w tym odcinku i wiecie, 40 minut, tylko pytanie po co? Po co? Bez sensu. Według mnie to jest bez sensu, łowienie bez zanęty też jest bez sensu, czyli nęcimy, nęcimy jeszcze raz, nęcimy. No dobra, będzie rybka dla widza? Jak będzie, to łowię, jak nie będzie, to nara. Nara rybo, a nie nara widzu. No nie będzie, to nara ryby, w takim razie nara karpie. Dobra, trzymajcie się moi drodzy w takim razie. Do następnego odcinka, cześć.